Była nietypowa. Naprawdę śliczna, taka Emma Watson. Cud dziewczyna. Zawsze była naprawdę super. Przełamałem więc lody i zaprosiłem ją na randkę. Skrzywiła się nieco i powiedziała, że tak nie można i należy to zrobić jak należy. Więc następnego dnia to ona zaprosiła mnie na randkę. Dzień pierwszy. Zabrałem Magdę nad jezioro, żeby popływać łódką. Magda niestety nie może wiosłować, bo to jest patriarchalne sprowadzenie kobiety do roli niewolnika. Magda nie może też nie wiosłować, bo wtedy byłaby sprowadzona do funkcji ozdoby na łodzi. W efekcie nie poszliśmy popływać łódką. Staliśmy tylko nad brzegiem jeziora. Dzień ósmy. Magda zaprosiła mnie do siebie do domu na wieczór. Byłem głodny, więc spytałem, czy ma coś do jedzenia. Odpowiedziała, że nie będzie mi przecież gotować, bo nie jest kucharką z mywarką i żebym w ogóle lepiej zamknął ryj zamiast ją napastować moimi szowinistycznymi obelgami i seksizmem. Powiedziałem, że ja w takim razie ugotuję, ale okazało się, że nie mogę jej przecież traktować protekcjonalnie, bo to by oznaczało, że uważam ją za kogoś słabszego od siebie i co ja sobie w ogóle wyobrażam. Do domu wróciłem głodny. Przy okazji zrozumiałem, dlaczego jest taka szczupła. Dzień 13. Chciałem pojechać na wycieczkę rowerową. Ale ja nie mam roweru, mówi mi. Poszliśmy więc na stację jakiegoś Wierturillo, żeby wypożyczyć rowery, ale na miejscu okazało się, że Magda nie może wsiąść na rower, bo to jest damka, co oznaczałoby, że wsiadając na taki rower byłaby uważana za gorszą ode mnie, a to już jest podłe traktowanie kobiet i na to sobie nie można pozwolić. No trudno, odstawiłem swoją damkę i wróciłem do domu. Dzień 30. No tutaj to już byłem całkowicie zdeprymowany, ale prawdziwego mężczyznę poznaję się po tym jak kończy, więc postanowiłem się nie poddawać i zaproponowałem wspólne wyjście do restauracji. Akurat do tej, do której mam kupon zniżkowy. Zapraszam cię do Oliwki. To ta restauracja przy skrzyżowaniu. Chętnie bym przyszła, ale nie mogę się godzić na to, że rozporządzasz moim czasem. Za kogo ty się uważasz? Myślisz, że trzeba traktować mnie jak dziecko i sama nie umiem podejmować decyzji? Może moje zdanie nic dla ciebie nie znaczy, co? Może masz je zupełnie w dupie, co? Hej, spokojnie. Nic złego nie miałem na myśli, ale jeśli nie masz ochoty na Oliwkę, no to wybierz inne miejsce. Dokładnie. Ja będę decydowała. To gdzie idziemy? Nie wiem, zaproponuj coś. No to jest ten moment, w którym chętnie jebnąłbyś telefonem, ale ze spodni pan kutas kwili coraz głośniej, że musisz walczyć do samego końca, bo on ocipieje na tym urlopie i musi trochę popracować, nawet w tak ciężkich warunkach. Dobrze, to może sushi, co? Nie wiem, wolałabym coś innego, takiego śródziemnomorskiego może. Tutaj już czuję, jakbym rozbrajał bombę i przecinał te kabelki. Teraz kluczowy moment zagrywki. Ty jesteś bardziej obeznana w lokalnych restauracjach, wiesz? Która się tak najbardziej kojarzy z Morzem Śródziemnym. Taka, żeby dawali sałatki z oliwkami, może pizzę z oliwą, no i sos alioli, jeszcze żeby miała może wystrój taki jakiś jak śródziemnomorski sad. Może na przykład brzoskwiniowy albo oliwkowy. Wiem! To może pójdziemy do Oliwki. Brawo! Bingo, kurwa, jackpot, miliony monet, złoty deszcz. No to ostatnie to może nie, ale udało się. Idę więc na 19 do Oliwki. Siadam sobie elegancko, czekam. Już tak 19:30 mija, ale przecież wiem, że nie po to się jest niezależnym, żeby przychodzić o umówionej porze, więc spokojnie czekam sobie do 20. Mniej więcej 15 minut później zjawia się Magda i zaczyna się na mnie drzeć, że ją oszukałem, że ona zapisała naszą rozmowę przez telefon i wysłała ją do swojej, ogarniacie, koleżanki i one razem wykminiły, że ja ją zmanipulowałem i że to jest mansplaining, cokolwiek to znaczy i że poza tym, że nienawidzę kobiet, to jeszcze jestem gwałcicielem. Rozumiecie? Nienawidzę równa się ruchałbym. To się nazywa logika. Dzień 31. Magda do mnie zadzwoniła, żebym ją przeprosił za wczoraj i żebym przyszedł do domu kultury, no bo ona tam będzie. Zjawiłem się na miejscu i co się tam działo? Pierwsze co? Przy schodach zobaczyłem taką kubkę dżemu na podłodze z rozbitym słoikiem i mówię na głos: Pani Jadziu! Pani Datumio! Ale wtedy zza pleców słyszę mocne szsz. Ale nie takie całkiem jak się ustami robi, tylko tak bardziej jakby ktoś przez nos, przez powietrze wydmuchiwał. Odwracam się więc wystraszony jak przyłapany na oglądaniu pornosów dzieciak, no i patrzę co się dzieje. A tam dwie laski w czarnych koszulkach z napisem mam cipkę i zaklejonymi taśmą ustami. Robię wielkie WTF i na nie patrzę, a one wymownie wskazują, żebym te schody obserwował.
No to patrzę, co tam się dzieje i zauważam, że powyżej rozbitego słoika dżemu cała tak... No i mówię im tam po cichu, ja tu umówiony jestem, na górę muszę. One mi tylko pokazały, że mam zająć miejsce na widowni, to znaczy usiąść na podłodze obok takiego starszego faceta, który wyglądał jak skrzyżowanie łódzkiego Menela z włóczykijem. Myślałem, że zwykły bezdomny, ale jak usiadłem, to przedstawił mi się cicho. Mecenas Strzałkowski, miło mi. To pana ten burdel? Pytam grzecznie, ale on tylko powstrzymał na chwilę oddech, zamknął oczy, uniósł lekko głowę, jakby doświadczał właśnie nirwany, cicho mruknął i powiedział: czujesz? Po czym nadal gapił się tempo w słoik dżemem. Po kilku sekundach poczułem, że to nie była nirwana, tylko gość puścił poważnego pierda, stąd to uniesienie. To życie, opowiedział po dłuższej chwili. Patrz. Po ostatnim haśle na temat czucia wolałem nie patrzeć, no ale no, nie miałem wyjścia. Wtedy światło nagle zgasło. Ktoś mnie złapał za nogi, przeciągnął po podłodze, wyrwałem się i już miałem uciekać, bo zobaczyłem zieloną lampę od wyjścia awaryjnego i udało mi się dobiec. Ale jak szarpnąłem za klamkę, to zobaczyłem tylko po drugiej stronie jasny napis "Mam cipkę". Więc zrozumiałem, że jedna z nich zabarykadowała drzwi od zewnątrz. Jebane normy unijne, żeby wszystkie wyjścia ewakuacyjne otwierały się na zewnątrz. Kurwa! Odwróciłem się i wtedy jeb dostałem w łeb. Ktoś przeciągnął mnie po podłodze i usadził na krześle. Światło się zapaliło. Okazało się, że siedzę naprzeciwko schodów z dżemem. Dobra, koniec tej. Nie dokończyłem tak jak chciałem. Co jest kurwa? Wtedy zorientowałem się, że mam związane nogi i ręce. Łódzki Włóczyk i Strzałkowski usiadł naprzeciw mnie i zaczął prowadzić mi wykład z pogranicza Paolo Coelho i coacha Majka. Wszystko, co robimy w życiu, ma przyczynę i skutek. Każde działanie, jakie podejmujesz, prowadzi do określonych efektów. Czy zastanawiałeś się czasem, co tak naprawdę się przez ciebie na świecie dzieje? Czy wziąłeś na siebie odpowiedzialność za swoje czyny? Kurwa, byłem tak ciężko przestraszony, że nie wiedziałem, co powiedzieć. Myślałem już, że naprawdę coś odjebałem w przeszłości i teraz jakaś banda pojebów chce mnie ukarać jakimiś satanistycznymi rytuałami. Z szybkiego rachunku życiowych grzechów wyrwał mnie krzyk. Patrz, co zrobiłeś! Spójrz, do czego doprowadziłeś! W tym momencie zjawiły się te laski w koszulkach "Mam cipkę", zerwały sobie taśmy z ust i zaczęły robić odgłosy takiego buczenia, trochę jak ciuchcia, trochę jak werble. U, pauza, u, a po chwili da, i w końcu dam, bam. Kurwa, aż mi się w głowie zaczęło kręcić i wtedy naprzeciw mnie na schodach pojawia się nagusieńka Magda, tak jak ją Pan Bóg stworzył. Ale nie stoi normalnie jak człowiek, tylko tak napierdala na plecach z rozłożonymi nogami do przodu, jak jakiś krabopająk. Dziewczyny buczą, Menel krzyczy: konfrontuj się ze swoimi czynami. Ja się kurwa szarpię z zawiązanymi rękami, a Magda z każdym kolejnym schodkiem pokonanym piczą w dół zaczyna się drzeć, jakby ktoś jej gorący pogrzebacz w dupę wsadził, i naciera na mnie swoimi otworami tak, że zgarnia po drodze cały dżem, a ja wszystko widzę centralnie przed sobą. Przez chwilę nawet pomyślałem, że to może jakaś taka gra wstępna i że lubi odgrywanie ról w seksie, ale wtedy Menel jebnął mnie w łeb i krzyczy: przyjmij na siebie hańbę! Przyjmuję! Pisnąłem jak mała dziwka, ale dostałem tylko dwa klapsy na ryj i miałem dalej patrzeć na schody, a tam Magda siedziała już z rozłożonymi nogami przy podłodze i garściami zagarniała ten dżem i tak jakby próbowała go sobie wcisnąć w to miejsce, które tamte dwie laski miały na koszulkach napisane. A ten dżem przecież był z rozbitego słoika, więc jak wkładała, to krzyczała jak pojebana. Nie mogłem już na to patrzeć, tętno 240, cały spocony, ręce związane, byłem pewny, że śnię albo że zaraz umrę. Poczerniało mi totalnie przed oczami i już myślałem, że straciłem przytomność. I jeb, to po prostu światło zgasło, po chwili się zapaliło. Ja siedzę na krześle, przede mną stoi mecenas Strzałkowski i kłania mi się w pas. Dwie laski w czarnych koszulkach rozwiązują mi nogi i ręce, wstaję, rozcieram nadgarstki, rozglądam się wokół siebie totalnie zdezorientowany, a tam stoi z 50 osób i się gapią na mnie jak na jakiegoś przestępcę. Wtedy mecenas się odzywa. Dziś byłeś świadkiem odwróconych narodzin twojego dziecka, które począłeś z Magdą. Co kurwa? Czy rozumiesz, jak wielkie cierpienie wywołałeś na świecie z użyciem swojego prącia? Czy wiesz, jaki ból zadajesz istotom ludzkim?
No mało nie ocipiałem, ale chyba podłapałem temat i mówię: rozumiem, dlaczego jestem skalany hańbą, penisem i złem. I tam dalej pierdolę, że penis to coś strasznego, żeby mi już dali spokój. Wtedy cały tłum zaczyna klaskać, mecenas Strzałkowski się rozchmurza, mówi tam uśmiechnięty: dziękuję, dziękuję, proszę o klaski dla naszego głównego aktora. Ludzie mi tam wiwatują, dziewczyny zdejmują bluzki, a on zabiera mnie do pokoju obok, laski całkiem topless siadają z nami, ktoś przynosi wino, ktoś szampana, schodzą się ludzie. Strzałkowski zaczyna po cichu i na ucho. Niezłe, co? Teraz mam co tydzień takie przedstawienia. Sobie organizuję, rozumiesz, profeministycznie. Pooglądam sobie cycuszków, coś tam pomacam, czasem zarucham w imię wyższej racji. Jestem jak ten, co sobie cycki przyprawiał w seksmisji. Zajebiste, nie? No mało co mnie z butów nie wyjebało. Dalej nie rozumiałem, co tu się odpierdala. Ale... zająknąłem się. Ale gdzie jest Magda? Kto? A, ta. No właśnie karetka po nią jedzie, bo się pokaleczyła. Jak możesz? Przecież wiedziałeś, że tak będzie. Zależy mi na niej. Daj spokój, stary. My tak zawsze robimy tam, że się niby pokaleczy, wezmą ją do szpitala, ale tak naprawdę zrobią jej szybką skrubankę, tylko muszą mieć co w papiery wpisać i będzie po sprawie. Ale kurwa, ja się tylko tak na jaja przyznałem, a ja z nią nawet nigdy nie spałem. Wiem. Jakiś miesiąc temu zaszła w ciążę z jakimś kafarem z siłowni. Co? Zamarłem. Serio? Że ona jest taka niezależna, silna i w ogóle. Śmiech wydawał się nie mieć końca. Tamten koleś jej nie słuchał, tylko ją po prostu ruchał. Spotykaliście się już wtedy, tak? Ale... wiedziałem. Dlaczego ja? Przecież nic nie zrobiłem. A co ja miałem na górę? Z siłki i prawdziwego alfę naskakiwać? Zrobił minę, jakby skisł słoiku z ogórków kiszonych. Przecież zawsze to frajerzy płacą kary. Beta bucks, alpha fucks. Zapamiętaj to, synu. To dla ciebie nauka na całe życie. Jaka to jest nauka, że świat jest niesprawiedliwy? Nie. Nie bądź pizdą. Wkurwiłem się i wyszedłem. Na korytarzu sanitariusze wkładali Magdę na nosze. Zdążyła do mnie krzyknąć: to twoja wina! Ale ja miałem ją już w dupie. Ścisnąłem w ręce mocniej dwa banknoty 100-złotowe, wyszedłem z domu kultury i poszedłem po karnet na siłkę. A co potem się działo, to dopiero jest historia, ale to już inny wieczór wam napiszę. W każdym razie przy każdym kolejnym treningu w głowie słyszałem odległy głos jak z Króla Lwa, jak Mufasa mówił z nieba do Simby: nie bądź pizdą, synu. Nie bądź pizdą.